Marta jak zwyczajny pies robi puf i puf. Rzecz przedziwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy. I Marta nawija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, 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 mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć, Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chce. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobi gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, 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 mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wymicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi wciąż. Skic i burza. No wiem, to już wcale nie lód, teraz to błoto. Gorąco. Czas na lokalną prognozę pogody. Dobre wieści dla tych, którzy zastanawiają się, kiedy minie fala upałów. Bo wygląda na to, że będzie padało. Nadciąga do nas gwałtowna burza. Właśnie, burza. To znaczy, że będzie bardzo duży deszcz. Gdy burza będzie się zbliżać, zawieje silny wiatr, zacznie błyskać i będą grzmoty. Grzmoty, grzmoty, grzmoty. O, też się kiedyś bałam burzy. Spokojnie, przyzwyczaisz się do tych błyskawic. Zobaczysz, że wcale nie ma się czego bać. No, szukałam tylko pudła. Tak, to moje ulubione pudło. Wcale się nie boję. To jest najlepsze miejsce na zabawę pudłem. Właśnie. O, jasne, że nie. Dlaczego miałabym się bać grzmotów? To jest tylko hałas, który słychać w czasie burzy. Nic ci nie zrobią. A ty dokąd? Ale jak chcesz uciec przed grzmotem? On jest wszędzie. Powodzenia. Daj znać, jak znajdziesz miejsce bez grzmotów. Dziękuję, poczekam tu. Choć wcale się nie boję. Te białe linie świecące na niebie to są pioruny. Piorun to wielka elektryczna iskra w czasie burzy, a grzmot to dźwięk, który on wydaje. Piesiek! Nie, to nie jest piesek, tylko... O, to jest piesek! Skic! Hej, Skic! Co jest? Mam nadzieję, że nie zamierzasz mi gryźć pantofli. O, rozumiem. Chciałbyś uciec od dźwięku grzmotów. O to chodzi. No, znam miejsce, w którym nie jest tak strasznie. Dzięki, że go przyprowadziłeś. Nie ma sprawy. Pomyślałem, że u siebie będzie się mniej bał burzy. Chyba zaczyna kropić. Lepiej wrócę do domu, zanim zrobi się z tego ulewa. Nie znoszę moknąć. Chodźmy, Skic. Skic? Jej, pewnie od razu poleciał pod łóżko. Słonko, siedź spokojnie, chociaż przez chwilę. Mamo, mamo, zapowiada się bardzo ulewny deszcz.
więc jeśli nie chcecie zmoknąć, lepiej nie ruszajcie się z domu bez parasola. O, zapomniałam parasola. Bardzo pani dziękuję. O, na szczęście miał adres, ale nie rozumiem, jak wsiadł do samochodu. Boi się grzmotów i chce się schować. Schowasz się w domu, tak, Skic? Psom wstęp wzbroniony. Schronisko dla psów przy telefonie Kazuo. Gdzie znajdę tego psa? Tak, tylko spokojnie. Za chwilę będę na miejscu. Jak państwo widzą, wiatr przesuwa burzowe chmury w okolice miasta Waksaw. Chodźmy, nim się zrobi gorzej. Burza z piorunami i ulewa. W taką pogodę najlepiej nie wychodzić z domu. Proszę, proszę. Co tu robisz w tę ulewę, kolego? Chyba nie będziesz tak siedział i moknął, prawda? Zerknijmy. Skic. Dobra, Skic. Chodźmy gdzieś, gdzie jest sucho, co? No. Ech, te grzmoty. Po przejściu burzy czeka nas mokra pogoda. Do wieczora możemy się spodziewać przelotnych deszczy i mrzawki. No dobrze, weź. Nie zdążę. Przykro mi, może dasz radę uciec przed burzą, ale nie uciekniesz przed Kazułem. To wiem na pewno. Przeciętny canis domesticus, czyli po prostu pies, boi się grzmotów. No więc w tej sytuacji najlepiej się odprężyć i posłuchać muzyki. Skic! A, to ty! Tu mieszka Marta? Tak jest. Skic to nasz drugi... Ojej, to ten wiatr. O nie! O, witaj, kapitanie. Skoro tak chodzisz po okolicy, może się rozejrzysz za moimi okularami, hm? Znowu mi się gdzieś zapodziały. He, jak ja lubię dobrą ulewę. Naprawdę mi się podoba. Ulewa to taki mocny deszcz, który pada przez chwilę. Co powiedziałeś? Przypomina ci morze? Mnie też. Krople deszczu na twarzy są jak woda wychlapana przez wieloryba, a grzmoty są jak huk fal. I nie ma to jak mokry zapach w powietrzu. To chyba mój autobus. A, zaiste oto i on. Miłego deszczu! Lodowa Zatoka? Ten autobus nie ma jechać do Lodowej Zatoki. Ja się muszę dostać do portu.
Dziękuję, młodzieńcze. Powinieneś chodzić wyprostowany, a nie garbić się jak jakiś chuligan. Skic? A co ty tu robisz? No, wsiadaj, pojedziemy do domu. Nie jedziesz do lodowej zatoki, prawda? Nie, skąd? Jadę jak zawsze. Halsuję na burtę, wybieram na maszt i płynę z zawiecznym wiatrem i staję na przystankach. Bardzo dobrze. Nie wiesz może, o czym on opowiada? Żegnaj, marynarzu! Płyń do domu! Znalazł się! Czekał na przystanku na przedmieściach. Niebywałe w taką straszną pogodę. Nasz Skic chyba lubi burzę. Biegał sobie i wspaniale się bawił, a Marta chowała się pod łóżkiem. Wcale się nie chowałam. Bawiłam się moim pudełkiem i... No, to długa opowieść. Ja już muszę lecieć, bo wypadnę z rozkładu. No już, Skic, przyznaj się, wcale się nie bawiłeś. Ty się bałeś piorunów. No przestań. Gdzie się dowiedziałeś czegoś o grzmotach? Na kręglach? A co mają do tego kręgle? Ulewa wreszcie się skończyła. Do wieczora będzie już ładnie i słonecznie. Za to jutro niestety najprawdopodobniej spadnie grad. Grad? Kończymy prognozę. Miłego popołudnia. Marta zapowiada pogodę. O, słuchaj, znam nowy łamaniec. Rzekła żaba, że za rzadko żaba coś zjada, a żaba, że to jej zasada. Teraz ty. Rzekła żaba, że rzadko... Hej, patrz! Słuchaj uważnie. Rzekła żaba... Nie, mówię patrz. To chmurka wiaterek z prognozy pogody. To okropne. Pies Promyczek ma wyższą oglądalność niż ja. No właśnie. Ten kundel nie odróżni deszczu od deszczu meteorów. Kiedyś, żeby podawać prognozę, wystarczyło być elegancką i ładną. Co? Nie, teraz trzeba jeszcze mieć cztery łapy i mokry nos. Pogodynka? O, dla niej mam specjalny wierszyk. Marta! Hej, chmurko, powiedz, jeśli już to znasz. Czy dzisiaj będzie wiał wiatr, czy może czeka nas grad? Czy spodziewamy się tu, zawieje, ulewy czy dżdżu? I czy ta sama pogoda będzie wszędzie? Fajne, nie? Oddzwonię. Chyba mam coś ciekawego. Chmurka wiaterek chcecie wziąć do prognozy? Aha. Konkurencyjna stacja ma psa imieniem Promyczek. Ale on nie mówi, a ja tak. Chmurka uważa, że będziemy hitem. A, pasażerowie nie przekraczają białej linii. To kiedy zaczynasz? Za dwa tygodnie. O, będzie fajnie. Ale ekstra rzeczy będę mogła robić jako pogodynka. Marto, jest za gorąco. Tak, zrób z tym coś, proszę. No, chyba nie powinnam. No, dobrze. Deszcz! Masz rację, ale bez grzmotów. Ojej. Co jest? Pani Klaski robi nam dziś klasówkę. Ale gdyby spadło dużo śniegu, odwołaliby lekcje. Ja ci to załatwię. Śnieg! Cześć, Piochy. W radiu mówili, że szkoły są nieczynne z powodu dużych opadów śniegu. Hurra! O, jakie to będzie cudowne. Koniec z deszczem w czasie meczu. Koniec parnych nocy. Obiecuję, że gdy zostanę pogodynką... Marta, pogodynka nie panuje nad pogodą. Po prostu podaje prognozę. Prognozę? A co to? Więc na razie to koniec pochmurnych dni. Przez cały weekend będziemy mieć dużo słońca. To jest prognoza. Mówi się ludziom, jakiej pogody mogą się spodziewać. Helu... Ja już nie chcę być pogodynką. Dlaczego? Będziesz świetna. Co ty? Wcale nie.
Chmurka podaje pogodę na przyszły tydzień, a ja jej nie umiem przewidzieć nawet na jutro. Przewidzieć? A ty nie miałaś prognozować? No, przewidzieć, prognozować bez różnicy. To znaczy mówić innym, co się moim zdaniem wydarzy w przyszłości. A ja nic nie umiem przewidzieć. Poleci w prawo! To było moje! Nie umiem przewidzieć, co będzie za 3 sekundy, a co dopiero za tydzień. Ciekawe, jak chmurka to robi. Może to medium? Medium? Tak. I ma szklaną kulę czy coś. Pokaż pogodę na jutro. Będzie słońce czy deszcz i wiatry? To nie tak się to robi. Synoptycy podchodzą do tego naukowo. Szynkoptycy gdzie? Nie szynko, synoptycy. To tacy ludzie badający pogodę. A nie tacy ludzie, którzy rozdają szynkę? Pewnie, że nie. Byłoby lepiej, gdyby to psy decydowały o znaczeniu słów. Synoptyk to nie tylko twarz w telewizji. Na podstawie różnych danych przewiduje pogodę. To oni nie zgadują? No co ty? Synoptyk nie zgaduje. Analizuje ciepłe i zimne fronty. Patrzy na zdjęcia satelitarne i na barometry i na balony i różne inne rzeczy. Wtedy zgaduje. Synoptycy odczytują temperaturę z termometrów. Temperaturę? Sprawdzają, czy powietrze ma gorączkę? No, tak mniej więcej. Sprawdzają, czy jest ciepłe, czy zimne. I mają wiatrowskazy, by sprawdzać, skąd wieje wiatr. Ja używam uszu. O, jak ja mam przewidywać pogodę? Z chmur. Co? Z chmur można się wiele dowiedzieć. Tego, jaki jest wiatr i czy w powietrzu jest wilgoć. Ta chmura to jest cirrus. To jest cumulus, a to jest nimbus. Cirrusy są poszarpane i pierzaste. Zapowiadają dobrą pogodę. Kumulusy są białe i skłębione. Też zapowiadają dobrą pogodę. Za to nimbusy są ciemno-szare i zapowiadają deszcz. Kształt chmury zależy od tego, jaki wieje wiatr. No, Marto, na co ci wygląda ta chmura? Na słonia. Nie o to mi chodziło. Nie wygląda jak wieloryb, wygląda jak słoń. Jak słoń! Jak słoń! Może jeszcze raz omówimy te chmury? Nadal nie rozumiem. Czego? Na czym polega pogoda? Pogoda to taki opis tego, jak jest na dworze. Ciepło czy zimno, pada czy nie, ładnie czy brzydko. Trumanie, skąd ty się tak znasz na pogodzie? Jej, rodzice ci to kupili? Aha. O co? Znacie czarnoksiężnika z Krainy Oz? To ten film z czarownicą? Gdzie latają małpy? Nie pamiętam tego. Zapamiętałem tylko tornado. Tornado? To taki wielki wiatrowy lej, który wszystko wciąga do środka. No tak! Jak pomyślałem, że taki lej z wiatru porwie mnie i przeniesie gdzieś, gdzie wszyscy noszą jakieś dziwaczne stroje i mówią piskliwymi głosikami, to... Nie mogłem spać przez miesiąc. Rodzice mi to kupili, żebym zrozumiał pogodę. Sądzili, że mi to pomoże. I pomogło? Nie, ale zacząłem podawać codzienne prognozy. Ranek będzie słoneczny i wietrzny, a po południu pojawią się przelotne burze. Gdzie moja błyskawica? Kto wziął mi błyskawicę? W takich warunkach nie da się pracować. Jeśli chcesz, możesz tego użyć w pracy. Muszę tylko znaleźć błyskawicę. Na pewno gdzieś tu jest. Nie, dzięki. Już wystarczająco rozumiem pogodę. Chmury, temperatura, wiatr. Proste. Prognoza na dziś. Opad śniegu i temperatura poniżej zera. Opad śniegu? W lecie? Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale chmury nie kłamią. Zobaczcie. Prognoza na dziś. Słonecznie i 20 kilka stopni. Chmury. Słońce.
Zimno. Znaczy ciepło. Znaczy grad. Nieważne. Co? Bez prognozy? Tak. We wszystkich się mylę. Fatalna ze mnie pogodynka. Wiesz, moja droga, synoptycy często się mylą. Wiatr zmienia kierunek i... Deszcz, który był zapowiadany na piątek, przychodzi w czwartek. Albo w ogóle nie przychodzi. Mówisz tak, żeby mi nie było przykro. Już wiem! Dokąd idziesz? Do Trumana. On ma coś, co może poprawić moje prognozy. Aha! Znalazłeś? Masz błyskawice? Nie, mam ostatnią stronę niebieskiego mango. To koniec, koniec! Brak wszystkich rekwizytów denerwuje, ale magnetyczna błyskawica nie poprawi twoich prognoz. Wszystko mi się może przydać. A jak ty to robiłeś? Jak udawało ci się przewidzieć pogodę? No wiesz, co rano włączałem radio i tam słuchałem prognozy i tę prognozę powtarzałem potem przed rodzicami. Jaki świetny pomysł! Genialny! A jaki prosty! Dziękuję! Zaraz. Nie mogę tak. Dlaczego? Ludzie oczekują od nas uczciwych prognoz. Jeśli nie znam się na pogodzie, cóż, to nie nadaje się do tej pracy. A poza tym psy nie potrafią kłamać. Zawsze widać, jak coś kręcimy. Rezygnujesz? Dlaczego? Nie odróżniam nawet cirrusa od nimbusa. Nie szkodzi. Mogę się tym wszystkim zająć. Jestem dyplomowanym synoptykiem. No, to co ja mam tu robić? Wiesz, myślałam, że cię śmiesznie przebierzemy, będziesz stać i ślicznie wyglądać. Więc nie muszę przewidywać pogody? Mam tu być ozdobą? Tak! To co, zgadzasz się? Nie, ale znam kogoś innego. I to wszystko w naszej dzisiejszej prognozie? Tak, mokry psie? Ale zaraz, nie rozumiem. Chyba chciałaś być pogodynką. Myślałam, że będę decydować o pogodzie. Jak się dowiedziałam, że mam ją tylko przewidywać, też mi się to spodobało. Ale jak powiedziała, że mam się tylko przebrać i stać, to wiedziałam, że kto inny lepiej się nada. No bo kto się oprze skicowi w pelerynie?